Kolejny punkt, ustalenie kierunku działania prezydenta Krakowa dotyczący wykonywania na terenie gminy Miejskiej remontu chodników finansowanych przez przedsiębiorców projektów radnych, druk nr 11. Pierwsze czytanie referuje pan radny Paweł Ścigali. Zapraszam. Dziękuję panie przewodniczący, szanowni państwo. Projekt regularny nr 911. Uzasadnienie, szanowni państwo, w tej chwili mamy taką sytuację budżetową, jaką mamy, czyli na koniec lipca 220 milionów to jest deficyt po ostatnich informacjach z termika. Jeżeli by się to utrzymało oczywiście do końca roku. Jest to propozycja usługa rynkowa, która umożliwiałaby wyłącznie remont, czyli chodnik już funkcjonuje. Jest projekt wykonany na terenie oczywiście Gminy Miejskiej Kraków. Ten remont musiał być wykonany przez przedsiębiorcę. Dane dotyczące takich informacji, które by spływały odnośnie takich miejsc, które wymagały takiego niezbędnego remontu, mogłyby być klasyfikowane przez Radę Dzielnic, ale to jest wszystko do ustalenia. Dlatego także to jest uchwała kierunkowa. Jeżeli chodzi o aspekty prawne, tutaj jest pozytywna opinia prawna, pozytywna opinia Komisji Infrastruktury. Ja nie chciałbym mówić, jak technicznie to może wyglądać, ponieważ to jest kwestia ustalenia tych kwestii technicznych i merytorycznych przez magistrat. Natomiast wyobrażam sobie to w ten sposób, że mamy tą bazę danych, która jest zorganizowana przez dzielnicę. Może to być wykonywane na zasadzie barteru, czyli mamy określony materiał, z którego jest to wykonywane, żeby wykonać określoną ścielność tych znaków. Na zasadzie takiej umowy barterowej zostaje wykonana taka ilość grafika i zostaje to rozliczone w ramach opłaty za reklamę na terenie tego ciągu pierwszego. Natomiast co do kwestii takich, mówię, szczegółowych, uważam, że powinien to przygotować prezydent. Jest to ogólna uchwała kierunkowa, zobaczymy, czy uda nam się z tym zmierzyć. Mam nadzieję, że się uda, będzie to duża oszczędność dla gminy, ponieważ spore kwoty są przekazywane na takie, przynajmniej spore kwoty w kontekście budżetu dzielnic na takie remonty, więc byłoby to duże odciążenie też dalej budżetu miasta i do budżetu dzielnic. Jeżeli będą jakieś pytania, to odpowiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu referentowi. Czy są stanowiska innych komisji? Nie widzę. Stanowiska klubu nie widzę. Otwieram dyskusję. Proszę pana Wyginacki. Ciekawy pomysł gardzenia sobie w tej dzielnicy budżetowej, której w tej chwili mamy. Jest kategoria chodników, ulic, szczególnie na osiedlach elektrycznych, które od wielu lat nie były w czasie remontu. To całe historia filmowa w wadach dzielnicy, wcale około sekcji często niektórych ulic czy chodników do remontu. Dzisiaj się kończy na poziomie budżetu miasta, ale też nie było pieniędzy, a akcesywnie nie było przy latach. Ta inicjatywa jest inicjatywą ciekawą i dobrą poparcia. Oczywiście diabeł tkwi w szczegółach, ale jeśli tutaj mówimy o fale kierunkowej, to jest sztab urzędników, pana prezydenta, który zaproponuje duże rozwiązania takie szczegółowe, które też my jako Rady Miasta będziemy mogli poznać i dyskutować. Więc odpowiadam się za to, aby jednak taką inicjatywę poprzeć i czekać z niecierpliwieniem na szybkie działania w tym zakresie prezydenta. Chociaż no, to już będzie później dyskusja, bo można sobie wyobrazić, że była taka akcja z początku kadencji, jak osoba fizyczna, a nie przedsiębiorca, ufundowała chodnik z nazwiskiem znanego dziennikarza, ale sobie myślę, że jakiś przedsiębiorca, a może osoba fizyczna, nie wiem, czy też te uchwały tego będą dotyczyć, po zakończeniu okresu reklamy i przekazaniu chodnika bądź ulicy miastu, co w takim razie kiedy z takim nazwiskiem. Oczywiście jest szczegółowa dyskusja, czy to zmieniamy kostkę chodniku, czy nie wiem, zamalowujemy, no, ale myślę, że to dłużejsi profesjonaliści powinni też takie kwestie rozpoznać i nam rozwiązanie zaproponować. Dziękuję bardzo radnemu Pilarskiemu. Czy jeszcze ktoś z państwa, pan przewodniczący Kośmider, bardzo proszę. dyskusji chce zabrać głos. Proszę uprzejmie. Każde działanie, które przysporzy miastu możliwości remontu, nawet takich małych rzeczy jak chodniki, powinno być wspierane. I to po pierwsze. Po drugie, ja bym tu w szczegółach i rozumiem, że ta uchwała jest tylko początkiem, no bo jeżeli to jest remont miejskich chodników, to musi się odbywać zgodnie z procedurą miejską. Ale jakby ja to skomentuję w ten sposób, że pan Paweł Ścigali wymyślił coś takiego, co parę czy paręnaście lat temu wymyśliliśmy dla innych celów, czyli lokalnej inicjatywy chodnikowej. Będę trzymał kciuki, żeby to się udało, natomiast mówię, ja bym w szczegółach, to znaczy w tym, w jaki sposób te pieniądze prywatnych sponsorów będą przepływały przez miasto. Czy to będzie właśnie przez budżet, czy to będzie jakaś inna forma partnerstwa publiczno-prywatnego na małą skalę. Tym niemniej każdy tego typu ruch w sytuacji, że tak powiem, finansowej miasta powinien być wspierany. Myślę, że znajdziemy tutaj co najmniej dwa warianty, że tak powiem, wykorzystania tych pieniędzy. Najważniejsze, żeby chętni byli, którzy te pieniądze dadzą. Na szczęście to nie są wielkie pieniądze, więc myślę, że się może i miastu, i przedsiębiorcom płacę. Dziękuję. Dziękuję. Pan radny Wojtowicz, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, ja też z głosem popierającym projekt uchwały, ale chciałem też w dyskusji powiedzieć o kwestii takiej, mianowicie, że może się okazać, iż nie tylko przedsiębiorcy, nie tylko osoby, które będą chciały sfinansować remont, budowanie nowych chodników, to co prawda mówimy o remoncie, ale może także być budowa nowych chodników niewielkich na osiedlach, mogą się znaleźć tacy przedsiębiorcy, którzy wcale nie będą chcieli umieszczać na tych chodnikach, a będą chcieli w ramach takiego dobrego współżycia z mieszkańcami, sami pewnie też są tam mieszkańcami, budować takie chodniki. W związku z tym warto także pomyśleć o tym, aby takim osobom umożliwić płacenie takiej darowizny. Czy przypuszczam, że to nie będą wielkie kwoty, ale jednak ci ludzie będą chcieli ewentualnie właśnie takiego dobrego sąsiedztwa, takiego dobrego sąsiedztwa, współżycia z mieszkańcami, takie drobne chodniki wyremontować albo zbudować. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu. Czy jeszcze ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Czy wnioskodawca, rozumiem, chce się ustosunkować do tego? Dodać proszę uprzejmie. Dziękuję Panie Przewodniczący. Ja tylko jeszcze podsumuję, że wszelkie badania, które są wykonywane wśród mieszkańców, i to jest uzasadnienie tej uchwały, wskazują na to, że naprawdę ci ludzie są w dużej mierze zainteresowani tym, co się dzieje wokół nich. To ich szczególnie interesuje. Interesują się swoją infrastrukturą, czy mają przystanek, czy mają chodnik przy bloku, czy mają blisko do sklepu. To te osoby, które mieszkają w danej okazji, to jest dla nich naprawdę ważne. Pamiętam, jak było takie spotkanie na Górce Narodowej związane z komunikacją. Oprócz tego, że oczywiście były głosy związane z udrożnieniem tej komunikacji w ten rejon, tak naprawdę wydaje mi się, że 80% tych osób była zainteresowana właśnie takimi drobnymi sprawami. Czyli wybudowanie ścieżki, wybudowanie chodnika, wybudowanie przystanku i takie lokalne inicjatywy, jeżeli by się udało zaangażować do przedsiębiorców, myślę, że to był dość spory sukces. A proszę zwrócić też uwagę na jedną rzecz, że jest też wiele firm, które chcą działać prospołecznie. Są działać to społecznie, mają na to pieniądze i takie działania mogą im pomożliwić. Dziękuję panu Pawłowi Ścigalskiemu. Czy jeszcze ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, zatem stwierdzam, że uchwała była pierwsze czytanie i zgodnie z paragrafem 36 ust. 3 Miasta Krakowa określam termin podania poprawek na dzień 2 października 2012 godzina 15, a o zakończeniu poprawek na dzień 4 października godzina 15.